Miasto z polską tradycją i kulturą, z zabytkowymi kamienicami oraz jednym z najładniejszych ratuszy w Polsce. Mowa o Krotoszynie, którego początki sięgają XV wieku. Zapraszamy na wycieczkę, podczas której dowiemy się m.in. jak burzliwe były losy miasta liczącego dziś niemal 30 tysięcy mieszkańców. Krotoszyn założony został w 1415 roku na mocy przywilejów króla Władysława Jagieły. Miasto położone jest w południowej części województwa wielkopolskiego, blisko granicy z województwem dolnośląskim i w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. W XVI wieku Krotoszyn stał się znaczącym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Z historycznych zapisków wynika, że w połowie XIX wieku Krotoszyn był czwartym co do wielkości miastem Wielkopolski. 2 września 1939 roku Krotoszyn zajęli Niemcy. W wojnie obronnej Polski brał udział stacjonujący w Krotoszynie 56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej, któremu poświęcono specjalną ekspozycję w Muzeum Regionalnym imienia Hieronima Ławniczaka. Zmierzamy na wycieczkę po najatrakcyjniejszych obiektach Krotoszyna. Swoją wyprawę zaczynamy od budynku znajdującego się w samym centrum miasta. To ratusz zbudowany w 1689 roku. Jego obecny wygląd zawdzięcza się przebudowie, jaka miała miejsce pod koniec XIX wieku. Ośmioboczna, smukła wieża została zachowana w stylu barokowym. Ratusz jest siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego i Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych. Uwagę turystów z pewnością zwrócą wszystkie krotoszyńskie kościoły. Najstarszym jest kościół świętego Fabiana i Sebastiana, zwany także kościołem świętego Rocha. Ta drewniana świątynia została wzniesiona około 1572 roku na planie Krzyża Greckiego. Niegdyś pełniła funkcję kościoła szpitalnego. Od 2008 roku świątynia jest kościołem patronalnym kurkowych bractw strzeleckich w diecezji kaliskiej. Kolejnym wartym uwagi jest kościół farny świętego Jana Chrzciciela z wieżą zbudowaną na bazie kwadratu, która została nadbudowana około 1890 roku. Imponuje pochodzące z XVII i XVIII wieku bogate wyposażenie, m.in. ołtarz główny w stylu późnorenesansowym oraz umieszczona na belce gotycka grupa pasyjna z końca XV wieku. 23 czerwca 2019 roku kościół ustanowiono bazyliką mniejszą. W starej części Krotoszyna, prawdziwie wiejskim krajobrazie, możemy zobaczyć kościół świętej Marii Magdaleny. Świątynię wzniesiono w 1755 roku w miejscu starszego kościoła, istniejącego prawdopodobnie już w XIII wieku. Kościół świętego Piotra i Pawła oraz budynek poklasztorny to obiekty, które są pamiątką pobytu w Krotoszynie zakonu trynitarzy. W dawnym klasztorze znajduje się dziś muzeum regionalne, o którym więcej opowiedzieliśmy w osobnym materiale. Niedaleko kościoła warto zawitać do parku, w którym mieści się Pomnik Wolności. Teren ten w 2005 roku decyzją Rady Miejskiej otrzymał nazwę Placu Jana Pawła II. Ciekawym obiektem jest pobliski Pałac Gałeckich. Barokowa budowla wzniesiona została około 1700 roku. Był siedzibą książąt Turn und Taxis. W Krotoszynie warto też odwiedzić park pałacowy z pierwszej połowy XIX wieku. Na początku utworzony został w stylu barokowego ogrodu włoskiego, a następnie zyskał styl parku angielskiego. Znajdują się w nim m.in. dwa stawy z fontannami i woliera pełna kolorowych ptaków. W
historię, a także krajobraz Krotoszyna świetnie wpisuje się po ewangelicki zespół kościelny, w którym dominuje kościół świętego Andrzeja Boboli. Świątynię zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku na bazie okręgu zwieńczonego kopułą. Okazałe wieże, które są symbolem kościoła, dobudowano dopiero 100 lat później. Wisienką na torcie podczas zwiedzania miasta okazuje się Krotoszanka. To najstarszy zachowany dom w mieście, którego budowę datuje się na drugą połowę XVIII wieku. Budynek utrzymany jest w dobrym stanie i prezentuje się naprawdę ciekawie. Dla zainteresowanych życiem miasta polecamy oficjalną, mobilną aplikację Urzędu Miejskiego, która oferuje dostęp do wydarzeń i aktualności z kilku kategorii. Dzięki niej dowiecie się o wszystkim z pierwszej ręki. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!